Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. Izajasza 6 rozdział 5 werset i Izajasza 5 rozdział 16 werset. Pewien znany ewangelista, który żył na przełomie XIX i XX wieku, tak opowiadał o swoim nawróceniu. Gdy wybuchła I wojna światowa, byłem młodym żołnierzem. Nie potrzebowałem wówczas do szczęścia żadnego Jezusa. Byłem dobrym jeźdźcem i mając zaledwie 18 lat, dowodziłem już oddziałem żołnierzy. Jezus Chrystus nie był mi do niczego potrzebny. Ale przyszła taka chwila, gdy otwarła się przede mną głęboka przepaść, a za nią nieznane. Był to moment, gdy mój przyjaciel z frontu, któremu jeszcze chwilę wcześniej chciałem coś przekazać, nagle i niespodziewanie został trafiony przez snajpera i padł obok mnie martwy. Dopiero wtedy coś drgnęło we mnie. Dopadły mnie przeszywające pytania, co by było, gdybym znalazł się na jego miejscu. Gdzie bym się wtedy znalazł? Zacząłem sobie wtedy uświadamiać, że musiałbym stanąć przed Bogiem, ale czy mógłbym się przed Nim w ogóle ostać? Zacząłem szukać wtedy różnych usprawiedliwień. Przecież walczę za moją ojczyznę, nie jestem wcale taki zły, a już na pewno nie gorszy niż inni. Mimo to wracało raz po raz do mnie pytanie, jak gdyby Bóg dopominał się ode mnie odpowiedzi. A co z twoimi grzechami? Wtedy moja głęboka przepaść niepewności otwarła się jeszcze bardziej. Zaczęło do mnie docierać, że nie ostoję się przed świętym Bogiem. Pytałem sam siebie, a gdybym teraz został trafiony? Nasuwała mi się tylko jedna odpowiedź. Nieuchronnie znajdę się w piekle. Wtedy po raz pierwszy w życiu zacząłem prawdziwie się modlić. Moje słowa brzmiały mniej więcej tak. Dobry Boże, nie pozwól, bym zginął na tej wojnie, zanim... trzy kropki. Właściwie nie wiedziałem, co mam powiedzieć dalej. Zadawałem sobie pytanie. Jak mam uregulować swoje życie z Bogiem? Dotarliśmy z oddziałem do bazy, opuściwszy na jakiś czas linię frontu. Nie miałem spokoju w sercu. Niedługo później w pewnych okolicznościach wszedłem w posiadanie małego egzemplarza Biblii, którą zacząłem w różnych momentach czytać. Odczuwając głęboko, że Bóg chce, abym ją czytał, że Bóg chce mi coś powiedzieć, natrafiłem też na pewien cytat w Biblii, który brzmiał następująco. Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Pierwszy list do Tymoteusza, 1 rozdział, 15 werset. Pan Jezus Chrystus powiedział, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Tak mówi Ewangelia Jana, 6 rozdział, 37 werset. I to słowo Boże oznaczało właśnie wskazówkę. Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. W tej chwili w moim życiu nigdy nie zapomnę. Słowa te zabrzmiały dla mnie niczym grom z jasnego nieba. Grzeszników? To przecież nie kto inny jak ja sam. Zbawienie? Nie do końca zdawałem sobie sprawę, co to jest, ale chciałem je osiągnąć. A więc, jeśli to Jezus Chrystus zbawia grzeszników, to po prostu muszę mieć tego Jezusa. Ale jak się to robi? W moim otoczeniu nikt nie był w stanie mi tego wytłumaczyć, a głęboka przepaść niepewności i ogromnego niepokoju stała przede mną otworem.
Bałem się przejścia do piekła, naprawdę ogarnął mnie paniczny strach. Czy kiedyś już przeżyłeś coś takiego? Jeśli dziś dla ludzi chrześcijaństwo wydaje się być mrzonką, to tak naprawdę jeszcze nigdy nie przeżyli oni prawdziwego strachu przed Bogiem. Ja musiałem dotrzeć do Jezusa, by go prawdziwie mieć. Nasz oddział musiał się wycofać na skutek naporu przeciwnika. Schroniłem się w nieco już zniszczonym budynku. Będąc sam na sam ze swoimi myślami, doszedłem do wniosku, że przecież Jezus obecnie żyje. A jeśli tak jest, to mogę z Nim rozmawiać w modlitwie. Więc jeśli Jezus żyje i teraz mnie słyszy, to chcę Jemu powiedzieć, że bardzo chciałbym być zbawiony. W tym momencie nie chciałem już czekać ani chwili dłużej, bo przecież moje życie mogło lada chwila się zakończyć. Zaryglowałem od wewnątrz drzwi jednego z pomieszczeń i ugiąłem swoje kolana w modlitwie. Zacząłem szczerze modlić się z wołaniem w sercu mniej więcej w ten sposób. Panie Jezu, wierzę, że jesteś tutaj ze mną. Jedynie Ty możesz zbawić grzesznika, którym ja jestem. Tutaj i teraz chciałbym mieć pokój i stać się z Twoją własnością, bo złożyłeś za mnie swoje życie na krzyżu Golgoty. Oddaję siebie całkowicie Tobie. W późniejszych słowach zacząłem jeszcze dopowiadać: Panie Jezu, nie mogę Ci nic obiecać, bo mam taki charakter, ale oto chcę być dla Ciebie. Od tej chwili stałem się dzieckiem Bożym i miałem już Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Tam jeszcze trafiłem na parę innych wskazówek. I z tego wynika moje pytanie. I mam jeszcze tylko jedno pytanie. Czy Ty masz Jezusa?